Rzadko zdarza nam się Rzecznika Praw Obywatelskich gościć w Koszalinie, a bardzo się cieszę, że udało się uruchomić punkt w Koszalinie, kolejny punkt, w którym mieszkańcy będą mieli bezpośredni kontakt z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to znacznie łatwiej niż wyjazd do Gdańska. Można będzie tutaj raz na dwa miesiące spotkać się z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, bezpośrednio tutaj złożyć swój problem, bo takie problemy oczywiście zawsze występują. Niejednokrotnie odpowiadamy na wystąpienia Rzecznika, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w różnego rodzaju interwencjach dotyczących mieszkańców Koszalina. Bardzo się cieszę, że będzie to możliwe tutaj, a dziś gościmy Rzecznika osobiście w Koszalinie, który ten punkt przyjmowania osobiście dzisiaj inauguruje i myślę, że przekażę głos panu Rzecznikowi. Myślę, że tych pytań będzie też niezwykle dużo z racji problematyki, którą Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się na co dzień. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać i na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Jedlińskiemu za zgodę na uruchomienie tego punktu przyjęć interesantów. I teraz kilka słów wyjaśnienia, na czym to polega. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudnia obecnie około 300 osób. Większość osób Biura Rzecznika pracuje w Warszawie. Mamy do tego trzy biura terenowe w Gdańsku, w Katowicach oraz we Wrocławiu. Pan Krzysztof Szerkus obok mnie jest szefem biura terenowego w Gdańsku. Ja bardzo bym marzył o tym, aby kiedyś, któregoś dnia w Polsce nastały takie warunki, że biura Rzecznika Praw Obywatelskich, takie regularne, porządne biura, znajdują się w każdym większym mieście w Polsce. Tak naprawdę tak się stało, że kontynuuję działalność moich poprzedników, którzy założyli te trzy biura terenowe w Gdańsku, we Wrocławiu i w Katowicach. Niestety warunki budżetowe w ostatnich latach nie pozwoliły na to, abym w jakikolwiek sposób zwiększył biuro rzecznika na to, aby być bliżej obywateli. Natomiast niezależnie od tych ograniczeń uznałem, że to, co powinienem robić, to tworzyć w tych warunkach, jakie mam, możliwości jednak częstszego, łatwiejszego kontaktu obywateli z biurem rzecznika. I w zasadzie od początku kadencji staram się rozwijać sieć punktów przyjęć interesantów. Czyli to w praktyce działa w ten sposób, że raz na miesiąc, raz na dwa miesiące ktoś od nas, pracownik oddelegowany, dwóch pracowników, wybiera się do jednego miasta i przyjmuje interesantów. Zazwyczaj to jest 10 osób, 20 osób na dyżur, czasami trochę więcej. I tak jak powiedziałem, dzięki temu, że tą sieć rozwijam, no to konsekwentnie staram się otwierać takie punkty przyjęć interesantów w kolejnych miastach. No i udało się w ostatnim czasie otworzyć punkt i w Poznaniu, i w Łodzi, w Lublinie, w Kielcach, ale na przykład dwa tygodnie temu byłem także w Wałbrzychu, gdzie udało się otworzyć punkt przyjęć interesantów, który jest akurat obsługiwany przez moich pracowników z biura terenowego we Wrocławiu. Wałbrzych jest stosunkowo bliski w stosunku do Wrocławia i nie jest to większym problemem. Także z naszego punktu widzenia to jest istotne, ponieważ realny koszt dla nas przy tych wszystkich ograniczeniach budżetowych, które ma biuro rzecznika, to jest tak naprawdę koszt oddelegowania pracowników na to, aby te dyżury odbywali. No i koszt ich czasu i koszt tego, że można powiedzieć, ta ich praca staje się mniej taka regularna w tym miejscu, w którym są zazwyczaj zatrudnieni. Tutaj jakiś czas temu otworzyliśmy w rejonie, można powiedzieć, otworzyliśmy punkt przyjęć interesantów w Słupsku, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że po prostu należy tą aktywność i ten czas moich współpracowników po prostu najzwyczajniej w świecie dzielić z Koszalinem i uznaliśmy, że po prostu raz na dwa miesiące pracownicy będą wyjeżdżali do Słupska, raz na dwa miesiące do Koszalina i w ten sposób, powiem tak, myślę, że obywatele będą znacznie bardziej zadowoleni i będą
wszędzie, to z większą korzyścią dla, można powiedzieć, takiego całościowego objęcia Polski tymi punktami. W planach chciałbym także jeszcze, myślę, że zdążę w tej kadencji, otworzyć punkty przyjęć w Białymstoku, może uda się także w Rzeszowie. Niestety chciałem w tym roku w ogóle utworzyć wręcz biuro terenowe w Białymstoku, bo na ścianie wschodniej nie mamy żadnego biura, tylko niestety parlament się z tym nie zgodził i na to pieniędzy nie przeznaczył. To nawet nie była jakaś duża kwota, bo wyliczyliśmy, że koszt funkcjonowania takiego biura z kilkoma pracownikami wynosiłby mniej więcej 400 tysięcy, 500 tysięcy złotych rocznie. Jak okazało się, że jednak parlament na to pieniędzy rzecznikowi nie przeznaczył. Ale tak jak powiedziałem, staram się nie zrażać i robić to, co do mnie należy i tworzyć ten większy dostęp. Szanowni Państwo, chciałbym wskazać, że te punkty przyjęć interesantów mają istotne znaczenie, ponieważ nie chodzi o to, aby zastępować sieć nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, bo przecież taka sieć funkcjonuje na terenie całego państwa i jest finansowana z budżetu państwa. Nie chodzi także o to, aby wyręczać rzeczników konsumenta i tutaj się cieszę, że miejski rzecznik konsumenta jest z nami, bo urząd rzecznika ma po prostu inne zadania. My jesteśmy od tego, aby zajmować się naruszeniami konstytucyjnych praw i wolności, tymi wszystkimi sytuacjami, które powodują wątpliwość co do działania bądź zaniechania ze strony organów władzy i tego, że ta reakcja rzecznika może okazać się konieczna. No i z naszych doświadczeń wynika, że obywatele, którzy mogą się zwrócić do nas, mogą porozmawiać z naszymi pracownikami, mogą wyjaśnić wątpliwości, czy warto w danej sytuacji składać skargę, co rzecznik może zrobić, jakie ma ograniczenia także ustawowe, że to dla obywateli jest dość istotne. Wydaje mi się, że obecnie to, co może być dla obywateli szczególnie ciekawe i istotne, to jest wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Ponieważ ustawa o Sądzie Najwyższym, uchwalona pod koniec zeszłego roku, niezwykle kontrowersyjna ze względu na zagrożenie dla standardów niezależności sądownictwa, zawiera także jedno rozwiązanie prawne, które może mieć istotne znaczenie dla obywateli, a mianowicie ustawa wprowadza instytucję tak zwanej skargi nadzwyczajnej, czyli takiej skargi, którą można złożyć, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności jednostki, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy procedury i jeżeli to dotyczy jakiegoś rozstrzygnięcia sądowego z okresu ostatnich 20 lat. Tak jak powiedziałem, jest to instytucja, która budzi sporo wątpliwości, natomiast tak się akurat składa, że ustawodawca uznał, że skargi nadzwyczajne mogą być składane tylko i wyłącznie za pośrednictwem podmiotów kwalifikowanych. Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także Szefa Prokuratorii Generalnej. No i teraz podejrzewam, że może być pewna grupa obywateli, która będzie zainteresowana wniesieniem takiej skargi nadzwyczajnej i wtedy kontakt z naszym biurem, wyjaśnienie, co my możemy z takim wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej zrobić, jakie są możliwości działania, może się okazać dla obywateli korzystne. Ja powiem tak, ja nie oceniam tej instytucji prawnej najlepiej, natomiast skoro ustawodawca uznał, że mam z niej korzystać, no to w takich granicach, jakich to będzie możliwe, będę to robił, zważając na ograniczenia też ustawowe, które są związane z tą instytucją. Także zmierzam do tego, że funkcjonowanie takiego punktu przyjęć interesantów to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przekazania dokumentów, ale często też rozmowy, tak? Co rzecznik może zrobić, jakie ma możliwości, jak może zainterweniować, jaki jest mandat jego działania. No i moi współpracownicy na pewno sobie doskonale z tym poradzą. Także jeszcze raz bardzo się cieszę, że ten punkt przyjęć interesantów możemy tutaj w Koszalinie otworzyć.